z Lublina. Może parę słów o moim takim życiu zawodowym. Byłem wiceprezydentem miasta Lublina, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Lublina. Jestem generalnie społecznikiem, współtwórcą wielu stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Fundacji Wczesnego Wykrywania Raka, Stowarzyszenia Wspólne Korzenie. Może ktoś z Państwa nawet ostatnio na Wielkanoc widział tych przejeżdżających naszych rodaków z Syberii, z Kazachstanu, z Kresów. To od 13 lat na wszystkie święta wielkanocne są oni zapraszani. Już około 500, może więcej osób skorzystało z takiego przyjazdu raz w macierzy. Również byłem prezesem Stowarzyszenia Posterunek na Słonecznym Wzgórzu, które wybudowało najpiękniejszy komisariat w Polsce. Wiele, wiele innych akcji. Jestem człowiekiem, który działa dużo na tym kierunku wschodnim. Cóż więcej mogę powiedzieć? Może to jeszcze jest interesujące dla Was i taka jako ciekawostka raczej. Jestem w naszym klubie najmłodszym posłem. Nie wiekowo, ale stażowo. Przyszedłem do Sejmu 1 lutego, rezygnując ze stanowiska zastępcy prezydenta. Kandydowałem na prezydenta, nie udało się wygrać. Tam starły się dwa ugrupowania, Platforma i PiS. Mimo że byłem jednym z bardziej rozpoznawalnych osób, chyba po pani Sierakowskiej najbardziej, to jednak lud Boży głosuje mimo wszystko na partię i to naszym zadaniem między innymi będzie, żeby przekonać, że jest alternatywa, jest człowiek, jest program, na który warto zagłosować. Wówczas przybyłem, nie wiem ile ja mam czasu. A, już kończę. Proszę Państwa, ja tylko chciałbym dodać do tego jedno zdanie wystąpienia programowego, że my musimy zwyciężyć. Musimy i wierzymy, uda nam się zwyciężyć. I z takim naładowanym akumulatorem musimy wrócić do domu, do naszych kolegów, bo oni czekają. Czekają, że dobre wiadomości przywieziemy dla nich. I zwycięstwa życzę Wam i sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ewentualne poparcie. Komisja skrutacyjna przeliczyła już głosy oddane w wyborach przewodniczącego Rady Krajowej. I coś następującego stwierdziła. Ogółem oddano 269 głosów, w tym za kandydaturą pana posła Zbigniewa Wojciechowskiego 214, przeciw 12, pan poseł Zbigniew Wojciechowski został wybrany przez pierwszy krajowy zjazd PRL na przewodniczącego Rady Krajowej, a Polska jest najważniejsza. Proszę Państwa, nie wiem, czy będę miał czas podziękować wszystkim, ale ci, którzy wytrwale tutaj są, przebywają, to tym właśnie chciałbym bardzo serdecznie podziękować. No dziękuję. Dziękuję. Ja oczywiście, proszę Państwa, jestem człowiekiem, bo nie zdążyłem wcześniej powiedzieć, człowiekiem zgody, człowiekiem budowania. A teraz chcę jeszcze jedno takie zdanie powiedzieć, znamienne. Proszę Państwa, razem z wszystkimi Wami, z posłami, ale przede wszystkim z naszym prezesem, Pawłem Kowalem, wykujemy zwycięstwo dla PJN-u, ale przede wszystkim dla Polski. Bo kto i co jest najważniejsze? Polska jest najważniejsza. Dziękuję bardzo za spotkanie. Nikt tak dobrze nie wykuwa zwycięstwo jak Kowal, prawda? Także dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim.